powiedzieć, że to nasze dzisiejsze spotkanie niejako uzupełnia sprawę serwisu Karnala, ponieważ Państwo Gatysowie, którzy są doskonale wszystkim tutaj znani jako znawcy śląskiej porcelany, kolekcjonerzy śląskiej porcelany, nabyli właśnie taki przepiękny talerz z bardzo ważnym w zasadzie miejscem dla historii Tarnowskich Gór, dla historii przemysłu i historii w zasadzie wodociągów Tarnowskich Gór, jakby można było powiedzieć. Więc bardzo serdecznie jeszcze raz witam i Państwa, bardzo serdecznie witam szanownych prelegentów, którzy nam właśnie przybliżą kwestię tego cacka, które udało mi się nabyć całkiem niedawno. Dziękujemy. Witamy Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym spotkaniu. Mam nadzieję, że to dzisiejsze spotkanie i sam talerz Państwa zainspiruje do poszukiwania różnych ciekawych elementów na porcelanie, ale nie tylko na porcelanie, czy innych związanych z Tarnowskimi Górami. Nam jest niezmiernie miło, że właśnie w tym miejscu, czyli w Muzeum w Tarnowskich Górach, możemy Państwu zaprezentować ten talerz. Bo myślę, że dla Państwa, którzy, widzę tu szereg osób, które są związane ze sprawami historycznymi, ze sprawami tego miejsca w Tarnowskich Górach, kopalnia, ale kopalnia to jest tak jeden wyraz, który obejmuje szereg bardzo właściwie dużo elementów, które te elementy tworzyły całość tego miasta, ale nie tylko miasta, bo to się ciągło od Miechowic do kawałek jeszcze dalej. I myślę, że ten dzisiejsze spotkanie to jest tylko takie zainspirowanie Państwa do tego, żeby poszukiwać, dociekać, co jeszcze można znaleźć, czego można się dowiedzieć. Myślę, że Państwo również będziecie sami, oglądając ten talerz, wyłapywać takie elementy, które dla inżynierów, górników jakby są oczywiste i Państwo będziecie cały czas uzupełniać tą informację, która płynie z tego talerza. Bo ten talerz razem z serwisem Karnala tworzy takie piękne sklamrowanie tego, co w XIX wieku tu po prostu w Tarnowskich Górach się działo. I myślę, że dla każdego, który będzie się przyglądał, będzie badał, niejedną rzecz ciekawą odkryje. No, jest to talerz, który jest właściwie rówieśnikiem serwisu Karnala, ponieważ Karnal to jest 1839, my go tak oceniamy na około pomiędzy 1820 a właśnie 1835, bo właściwie w 1834 już ta maszyna tam nie działała. Ja od małego zawsze słyszałem już o serwisie Karnala i zawsze chciałem ten serwis gdzieś nabyć. Nie wiedziałem, że on się znajduje w Bochum. Gdy dowiedziałem się, że istnieje kopia tego serwisu, która została zrobiona w 1900 roku w Miśni, również jak już wiedziałem, że on się znajduje w Bochum, ale cały czas na przykład w Berlinie poszukiwałem tego serwisu na Flohmarktach, czy w Hanowerze, czy w Kassel. No niestety tej kopii mi się do dzisiaj nie udało namierzyć i chyba mało komu, bo wiemy tylko, że istnieje ten, który jest obecnie u nas. Mamy nadzieję, że ta kopia z tej Miśni kiedyś się pojawi w naszej kolekcji oczywiście. Także mam nadzieję, że będziemy tą drugą instytucją, która będzie posiadać kopię tego serwisu. Natomiast udało nam się, jak Państwo widzą, dostać rzecz unikalną. Ponieważ pierwsze zdjęcia to jest około 1840 rok, to jest jeszcze przedzdjęciowe. Na pewno był malowany dla jakiegoś wysokiego urzędnika w mieście, może burmistrza. No,
to zostawiamy historykom. Natomiast jest to widok, który naprawdę może pokazać tak, jak to w tym 1820, pomiędzy 820 a 1834 wyglądało. Tak, i tak jak tutaj Roman wspomniał, kopia serwisu Karnala. Proszę Państwa, jeżeli ta kopia kiedykolwiek znajdzie się, to będziemy szczęśliwi, że po prostu ona jest i ktokolwiek by ją miał, będziemy tak zadowoleni. I myślę, że po prostu najważniejsze jest to, żeby te elementy, które tak bardzo są historycznie związane z miastem Tarnowskie Góry i z tą przestrzenią, żeby one trafiały tutaj do Tarnowskich Gór. I dla nas było wielkim wyzwaniem zakup tego talerza, ale udało się, postaraliśmy się, żeby po prostu znaleźć się w naszej kolekcji i cały czas jakby sami tylko obcowaliśmy z tym talerzem, ale stwierdziliśmy nie. Bardzo byśmy byli zadowoleni, jeżeli możemy większej grupie osób pokazać go i żebyśmy wszyscy się nad nim pochylili i zastanowili się, co tam jeszcze jest ciekawego, co my możemy z tego talerza wyczytać. I tak myślę, że to nie jedne jeszcze badania historyczne ten kawałek porcelany przysporzy. Natomiast my tak myślimy, że na pewno było kilka takich widoków. Żeby tutaj Państwo też mogli. Że na pewno było kilka takich widoków właśnie malowanych, ponieważ w dawnych czasach nie opłacało się po prostu malarzom robić jednego widoku, więc tak samo jak mamy serwis Karnala, podejrzewamy, że tych talerzy z widokami właśnie tych industrialnych elementów Tarnowskich Gór czy okolicy było na pewno więcej, natomiast nam się udało kupić na razie tylko jeden, może się muzeum uda kupić więcej, tak. Zobaczymy. To by była piękna rzecz, gdyby muzeum też zdobyło taką pamiątkę tak niezwykle ważną. I tu mamy w całej okazałości talerz. Widzicie Państwo, że i na zdjęciu, i w rzeczywistości, jak on wygląda. W gruncie rzeczy, mając już tyle lat, zachował się dość dobrze, pomimo wytartego złota, ale sam obraz jest bardzo, bym powiedziała, w dobrym stanie, no chociaż niestety zarysowania istnieją. I często jest tak, że kopalnie kojarzymy przede wszystkim z tym, co jest pod ziemią. A jak ważne jest to, co jest na ziemi. Znaczy, jeżeli Państwo widzą, że to złoto jest wytarte, naszym zdaniem nie jest to malowane w Berlinie, ponieważ sam talerz jest z berlińskiej królewskiej manufaktury porcelany. Natomiast te złoto wskazuje i te wytarcia, że prawdopodobnie było to gdzieś tutaj u nas malowane. Na przykład w Gliwicach istniała już od 1829 roku od Johanna Pacelta malania porcelany. I znaczy, to są nasze takie przypuszczenia, że może to tam, ale my też nie wiemy, ile tych malarni w danym czasie było. Nie wiemy, czy na przykład może w Tarnowskich Górach była taka malarnia, może w Bytomiu była taka malarnia, bo wszystko się rozbija o to, że nie ma źródeł, które podają, że te malarnie u nas istniały. Właśnie jedyną, którą znaleźliśmy, to właśnie tego Pacelta z Gliwic. Ogłoszenie było z 1829 roku. Czyli to właściwie tak pasuje, że on na przykład mógł malować ten obraz. Tak. I teraz już mamy bardziej pokazany widok i podpis, który no sam mówi za siebie. No, niemiecki podpis pisze, że jest to widok 60-calowej maszyny w rewirze Stoły przy kopalni Fryderyka koło Tarnowskich Gór. Także napis bardzo dobrze się zachował. To złoto, tak jak widzimy, może wskazywać właśnie, że nie było to w Berlinie. Zresztą tak jak już wspominaliśmy, często było tak, że malarnie właśnie z różnych wytwórni posiadały wyroby porcelanowe i zdobiły.
No panie, bo gdyby to była według berlińskiej manufaktury, jeżeli by to było tam malowane, to to złoto by było dwa razy wypalane w około 1200 stopniach. Natomiast nasze malanie, czy inne malanie zawsze oszczędzały na tych wypałach i potem to się właśnie odbijało na jakość tego złota. Myślę, że teraz już wreszcie powiemy sobie coś o tym samym obrazu, bo sam ten widok, obrazek, to tak bym powiedziała, no, żartobliwie nazywałam, bo to jest obraz, który zawiera bardzo wiele szczegółów, których ja myślę, że dopiero tak naprawdę inżynierowie, górnicy będą potrafili w pełni wszystko rozszyfrować i każdy szczegół, najmniejszy, dojdą do tego, jak wiele tutaj zawarto szczegółów i jak realnie to zostało namalowane. Tak jak wspomniałam, nam często kopalnie kojarzą się z tym, co jest pod ziemią, a więc sztolnie, korytarze, wydobycie. A czy byłoby to możliwe, gdyby nie było tej zabudowy naziemnej? Nie, nie byłoby tego. I dlatego niezmiernie ważne jest również pokazanie bardzo realistycznego właściwie obrazu, który pokazuje wzgórze Redena, które było na terenie parku, obecny park Redena. I myślę, że Państwo wszyscy doskonale wiedzą, gdzie ten park Redena się znajduje. Przy ulicy Opolskiej. I tutaj tak pozwoliłam sobie z materiałów, które udało mi się zdobyć, pozwoliłam sobie pewne takie pokazać Państwu, co to są za poszczególne elementy. I myślę, że Państwo, którzy tutaj też wiele wiecie na temat samych Tarnowskich Gór, samej kopalni, będziecie doskonale umieli rozróżnić poszczególne elementy. Jak Państwo przyjrzycie się temu obrazowi, to widać, że jest to usytuowanie od strony ulicy Opolską mamy za tymi zabudowaniami. Natomiast to, co mamy przed, to jest ulica Towarowa i poszczególne elementy. Mam nadzieję, myślę, że dobrze wszystko widać, Państwo umiecie te rzeczy odczytać, a więc idąc po prostu w kolejności widzimy, jak to było wszystko bardzo dokładnie ułożone. I teraz, gdybyśmy mieli mapę tego terenu, a pewnie niejedna taka mapa w stowarzyszeniu, czy też w urzędzie w Tarnowskich Górach istnieje, być może byśmy umieli każdy ten budynek bardzo dokładnie rozszyfrować i bardzo dokładnie opisać. I myślę, że to jest jakby najważniejsze. Proszę zauważyć, jak te budynki są doskonale, dokładnie namalowane. My musimy sobie wyobrazić, że malarz, który malował to na porcelanie, najpierw musiał tam pojechać, musiał sobie to namalować na papierze i potem z tym obrazkiem przyjeżdżał do swojej malarni porcelany i odmalowywał to, tak to jest tak zwane lupenmalerei, nie? Czyli pod lupą siedział i dokładnie wszystko tak dokładnie punktował, jak na większym obrazie, który miał, który sam namalował. Jak powiększaliśmy sobie ten obraz na komputerze, to muszę Państwu powiedzieć, że nas zaskoczyło, jakie szczegóły tutaj po prostu na nim widnieją. Jeżeli mamy na przykład magazyn drewna, to rzeczywiście, jak żeśmy powiększyli, widać, że jest to zbudowane z drewna. Tak samo budynek kolejny, kuźni, również jest, to jest budynek murowany, ale następny, drewniany budynek maszyny parowej, jak żeśmy powiększyli, jest idealnie pokazany, że jest to budynek drewniany. I to jest bardzo takie, bym powiedziała, ciekawe, jak dużo szczegółów włożono w przygotowanie takiego obrazu. Zresztą, jeżeli tu
popatrzymy na całość tego obrazu, to widzimy poszczególne budynki. Na przykład kolejny budynek, kuźnia. Ten budynek do dzisiaj istnieje. Oczywiście on jest przebudowany, ale jak powiększymy, znajdziemy elementy, które rzeczywiście można odzwierciedlić. Do dzisiaj w terenie można zobaczyć charakterystyczne elementy. Była to kuźnia, teraz jest budynek mieszkalny, bodajże Opolska 73, jeżeli dobrze pamiętam. Kolejny budynek, jest to właśnie budynek drewniany, jest tam maszyna parowa, 32 cale angielskie. Wokół tego oczywiście są magazyny węgla, magazyny narzędzi i szereg innych elementów, które były związane po prostu z maszyną parową. Też był oczywiście zbiornik wodny, również niezwykle potrzebny. I to wszystko, jeżeli będziemy powiększać, to te szczegóły znajdziemy. Kolejny, właściwie najwyższy budynek, murowany, jest to budynek właśnie tej dużej maszyny parowej 60-calowej. Znaczy, my jesteśmy pewni, że gdyby wtedy już można robić zdjęcia i gdyby Państwo mogli zobaczyć to, co widzimy tu namalowane na tym talerzu, a gdyby porównać te zdjęcie, które by zostało zrobione, to by wiele się nie różniło, naprawdę. Widzimy również, że też mamy budynki, kruszarki, płuczki wodne, jest płuczka również w budowie pokazana i widzimy, jak naprawdę powiększenie tego pokazuje takie elementy, że myślę, że tu niejedne jeszcze badania historyczne można przeprowadzić i odnieść to do tego czasu i wtedy byśmy na pewno mogli, mając mapy, dokładnie dojść, z którego roku jest to widok. Bo wiadomo, że zabudowania przemysłowe ze względu na rozwój przemysłu, ze względu na to, żeby każdy element był wykorzystany. Jeżeli mamy maszynę parową, to nawet ta woda, która była wypompowywana z kopalni, ona również służyła, żeby uruchamiać pewne elementy, płuczkę wodną po prostu uruchamiała i to wszystko, i kruszarkę, to wszystko było bardzo przemyślane i myślę, że no, jest to taki naprawdę jak na tamte czasy wzorcowy obraz. Widzicie Państwo, jeszcze zwróćcie uwagę, że jest to od strony ulicy Towarowej. Za zabudowaniami mamy ulicę Opolską. Oczywiście ten budynek murowany maszyny parowej nie istnieje. Budynek również ten drewniany nie istnieje. Istnieje ta kuźnia i jeszcze mamy po drugiej stronie obrazu dwa budynki dla załogi. Tam były mieszkania dla załogi. Była cechownia i jeden z tych budynków istnieje, oczywiście przebudowany, to również jest przy Opolskiej, nie 59, czy tak żeśmy do tego po prostu doszli. Jest tu jeszcze szereg na pewno budynków, które odkryjemy z czasem, jeżeli dojdziemy do planów. A myślę, że Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej niejedną rzecz będzie o tym obrazie mogło powiedzieć. No i oczywiście na samym dole widzimy, jest to taki budynek nad szybem Kellera, czyli Państwo już w tej chwili doskonale, znając Tarnowskie Góry, wiecie tak mniej więcej, z którego miejsca ten obraz powstawał. I to jest fascynujące. Powiem szczerze, że oprócz oczywiście tutaj tych elementów, ale tu jest też również magazyn urobku. Państwo to wszystko widzicie. Jest też wieża prochowa. To były elementy wszystkie, które były bezwzględne, żeby
kopalnia mogła funkcjonować i szereg innych elementów, które pewnie osoby, które są inżynierami górnictwa, to jednym, że tak powiem, wyrecytują całą ilość różnych urządzeń, pomieszczeń, które były ważne. Zresztą przy tej wieży pochowej my tam widzimy odgromnik, nie? Że gdyby po prostu piorun uderzył, żeby po prostu złapał i żeby po prostu nie zniszczył tą wieżę, nie? Także to są naprawdę takie bardzo ciekawe elementy, które można wyłapać na tym obrazie. Tu jeszcze raz widzimy cały widok, cały talerz, w zależności po prostu też jak na niego popatrzymy, nawet to wytarte złoto wydaje mi się, że dodaje mu tylko uroku i jakby pokazuje, ile czasu upłynęło od tamtych czasów do dnia dzisiejszego. No tu mamy właśnie sygnaturę berlińskiej manufaktury królewskiej. Ona jest datowana właśnie pomiędzy około 1810 a 40 rokiem. Dlatego po prostu to nam pomaga datować ten talerz. Natomiast jeszcze dodam, że bardzo podobną miał sygnaturę Krister Porcelan Manufaktur, czyli manufaktura Kristera z Wałbrzycha. Po prostu pan Krister pomyślał, że skoro Berlin ma takie znaczenie, nie, bo to była królewska manufaktura, a ja się nazywam Krister, więc też mogę po prostu stemplować KPMM, tylko że zamiast Berła królewskiego używał po prostu kreski. Fabryka go, oczywiście manufaktura go pozwała, natomiast przegrała dwa procesy i zaczęła po prostu od 1845 roku dodawać takie jabłko królewskie, też z napisem KPM, ale nie pod glazurowe, tylko na glazurowe, czerwone. I potem właśnie można było poznać, że wyrób, pomimo że jest różnica między kreską a berłem, więc, ale potem właśnie można ten dodatkowy znak było poznać, że to jest królewska manufaktura w Berlinie, a nie wyrób z Wałbrzyskim. Widzimy, że ta sygnatura, ona jest stemplowana przy użyciu, jest podglazurowa oczywiście i kobaltem. I czasami ten kobalt na porcelanie się rozlewał i myślę, że Krister też z tego korzystał, że niektórzy nie zawsze potrafili dojrzeć, czy to jest berło, czy to jest po prostu taka linia. I do dzisiaj, że tak powiem, jak chodzimy, czy po targach staroci, czy szukamy różnych bardzo ciekawych wyrobów, to niejednokrotnie te do dzisiaj są mylone. A więc proszę sobie... Albo specjalnie po prostu. No tak, bo handlarz chce sprzedać, więc państwo od razu mówi, że Berlin, Berlin, proszę się zastanowić, bo bardzo dobry wyrób mam berliński, a każdy, kto słyszy, że to jest królewska manufaktura w Berlinie, więc od razu myśli, że o, zrobię dobry interes. Tak. Znaczy, nie, żeby Wałbrzyska była gorsza, tylko tak. Że no, chodzi o to, że Berlin miał pieniądze królów i cesarzy, natomiast wyroby wałbrzyskie no, były finansowane przez Krister albo jego spadkobierców. Tak jest, ale też ile mamy przykładów bardzo dobrej właśnie wałbrzyskiej porcelany, niczym nie ustępującej tym największym wytwórniom europejskim. No dokładnie, bo to był kłopot właściwie tych fabryk wielkich, jak Miśnia, która się sądziła z Parową Lewinsonem, przegrała 4 procesy, w końcu po 4 przegranym procesie zapłaciła, żeby, bo Lewinson sobie wymyślił, że zamiast mieczy będzie używał szable, więc było bardzo podobnie. Natomiast gdy przychodziło na proces i pokazywano wyroby porcelanowe, specjaliści, eksperci nie byli w stanie odróżnić wyrobów z Parowej, a miśnieńskich, nie? Po prostu były tak dobrej jakości. I dlatego wszystkie 4 procesy zostały przegrane. I to samo było z Kristerem i królewską manufakturą w Berlinie. Te wyroby, które były dla ekspertów, były nieodróżnialne. Więc dlatego każdy sąd uważał, że można dalej po prostu używać
tą sygnaturą, którą, że ona nie była taka sama, bo szabla, miecze, no ale jest to podobne, nie? I myślę, że jeszcze raz popatrzymy na ten piękny widok, nacieszymy oczy tym po prostu wzgórzem Redena i obecnym parkiem Redena i sami, który oczywiście w tej chwili no niestety nie jest udostępniony, bo jest chyba prywatną własnością, ale najważniejsze jest co, że istnieje taki widok i po prostu Państwo, dzisiaj nam jest niezmiernie miło, że Państwo przybyli, żeby zobaczyć ten widok, podyskutować o tym obrazie i myślę, że ten talerz stanie się takim przyczynkiem do dalszych dyskusji i badań nad kopalnią, nad tymi zabudowaniami. I ja tutaj powiem szczerze, bardzo liczę na Tarnogórzan, że włączą się po prostu w badanie tego talerza, bo to jest wydaje mi się niezmiernie ważne dla wszystkich tutaj mieszkańców, bo okazuje się, że piękny serwis Karnala, cudowny, że jest w Tarnowskich Górach, ale też mamy talerz, który po prostu pokazuje widok, który jest świetnie odwzorowany z bardzo wieloma szczegółami i myślę, że niejedną jeszcze rzecz na tym talerzu odkryjemy. I Państwu tego życzę, żebyście oglądając go sami wyszukiwali te ciekawostki. My chętnie również od Państwa czegoś się nauczymy, bo my oczywiście nie chcemy z nikim konkurować. My znamy się na porcelanie i dla nas porcelana jest niezmiernie ważna, ale te zabudowania, no powiem tak, mnie osobiście zachwyciły i cieszymy się, że możemy się dzielić tym obrazem, dzielić się z Państwem i myślę, że uzyskamy od Państwa niejedną zwrotną informację, która nas zaskoczy, a może też i inne osoby zaskoczy i uzupełnimy. Ten jeden talerz sprawi nam wszystkim tak wiele przyjemności, radości i po prostu dociekania do tych historycznych elementów, że po prostu na pewno stwierdzimy świetnie, że jest i jest tutaj muzeum do pokazania. To jest nasze dziedzictwo. To nasi przodkowie budowali. Tak. To jest to miejsce. Że ten talerz świetnie, teraz możemy powiedzieć, muzeum jest pięknie sklamrowane. Serwis Karnala po jednej stronie, talerz. Tylko szkoda, że ten serwis Karnala musi powrócić do boku. No właśnie, ale proszę Państwa, marzmy dalej o tym, że kiedyś ten serwis może tutaj przyjedzie na dłużej, może już pozostanie. Ja bym tego sobie i Państwu życzyła, bo to jest, myślę, dla wszystkich bardzo, bardzo ważne. I wtedy pięknie uzupełni nam się ta historia Tarnowskich Gór o piękne obrazy i o obrazy, które są w pełni rzeczywiste. Może się pojawią następne z tej serii. Może proszę Państwa, uda nam się zaczarować ten obraz. Nasz tutaj jest osób sporo, żebyśmy mogli zaczarować tą sytuację i wymarzyć sobie, żeby kolejne takie obrazy przybyły. Tego do sobie i Państwu życzę. Ja myślę, że na dzisiaj dziękujemy za uwagę, a ciąg dalszy moim zdaniem na pewno nastąpi i myślę, że jeszcze nie raz się spotkamy i będziemy dyskutować na temat tego po prostu obrazu. Dziękujemy bardzo.